Witamy Państwa na debacie, która za chwilę będzie. Witamy wszystkich uczestników, to znaczy na razie są dwaj uczestnicy naszej debaty, pan profesor Stanisław Wiech, pan profesor Andrzej Nowak i my dwaj, czyli pan profesor Jacek Kowalski i ja, który będziemy tutaj trochę moderować to nasze spotkanie. Czekamy jeszcze na profesora Leszka Zaszczawta. Witamy także pana profesora Wiesława Cabana, który zgodził się też tutaj z nami być i podzielić się swoimi wspomnieniami o bohaterce jakby pierwszej części naszego spotkania. Witamy tu wszystkich. Ja będę przedstawiał później także wszystkich przed tą drugą częścią osób, pana profesora Wiecha, Dorobek i pana profesora Zaszczowka i pana profesora Nowaka. A teraz jakby pierwszą częścią naszą jest wspomnienie o panu profesor Wiktorii Siwowskiej. Proszę Państwa, żeby zacząć, ja przytoczę fragment nekrologu, który ukazał się na stronie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, poświęci pani profesor, a brzmiał on tak. Najwybitniejsza w Polsce znawczyni dziejów XIX-wiecznej Rosji i stosunków polsko-rosyjskich w XIX wieku. Niestrudzona w badaniu archiwów, twórczyni ogromnej bazy danych polskich zesłańców syberyjskich w XIX wieku. Zasłużona wydawczyni źródeł, a przede wszystkim niezwykle dobry człowiek, emanujący życzliwością, poczuciem humoru i chęcią pomocy, zawsze chętnie dzieląca się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. To podpisali wszyscy pracownicy Instytutu Historii, ci, którzy znali panią profesor. Ja znałem panią profesor głównie z jej obecności w Bibliotece Książąt-Czartoryskiej i spotkań krótkich, ale są osoby, które z nią miały o wiele więcej styczności i o które zgodziły się nam powiedzieć. Bardzo proszę pana profesora Andrzeja Nowaka o krótkie wspomnienie o pani profesor. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu w tym momencie. Tak jak zostało to powiedziane, cały pomysł naszego dzisiejszego spotkania opiera się na założeniu, że przypomnienie sylwetki najwybitniejszej niewątpliwie badaczki dziejów Rosji XIX i początku XX wieku i edytorki tak zasłużonej, jak ośmielę się powiedzieć w tym miejscu, jak nikt inny po śmierci profesora Kieniewicza w tym zakresie, łączymy z dwoma innymi zagadnieniami. Kolejny wydawałoby się również historyczny, to znaczy okazją do tego jest z kolei niezwykle ważna seria edytorsko analityczna, którą realizuje profesor Stanisław Wiech w zupełnie nowy sposób, a w każdym razie pogłębione nieporównanie w stosunku do wcześniejszych badań pokazujący mechanizmy polityki imperialnej Rosji, tej z XIX i początku XX wieku. Ale to właśnie przyjrzenie się z kolei tej serii wydawniczej, podobnie jak dorobkowi profesor Wiktorii Siwowskiej, może być, mnie się wydaje, bardzo dobrym wstępem, wprowadzeniem niejako do tych spraw, które zapewne większość z Państwa najbardziej interesują, to znaczy do dzisiejszej realizacji owego imperializmu rosyjskiego na szczególnie brutalnym przykładzie, który właśnie rozwija się za naszą wschodnią granicą i pytamy, czy tej granicy nie przekroczy. Bardzo dziękuję za przekazanie mi głosu jako pierwszemu. Właściwie byłoby żeby profesor Wiesław Cawa, tyle lat współpracujący z profesor Siwowską, może jednak pierwszy zabrał głos, ale skoro nie przypadł udziale ten zaszczyt, to powiem, że jedynym tytułem do niego jest to, że jestem chyba jedynym uczniem profesor Wiktorii Siwowskiej, to znaczy jedynym doktorantem, którego wypromowała. I to był wyjątkowy uśmiech losu. Wiele miałem w moim życiu, ale ten w sensie życia naukowego był chyba najważniejszy, ponieważ zetknięcie z taką osobą, tak właśnie niezwykłą osobowością, nie tylko osobą, bo każdy z nas jest osobą, ale niezwykłą osobowością, jaką była Wiktoria Siwowska, na pewno wpłynęło na mnie i na każdego, kto podobnie się z nią zetknął. To oczywiście są słowa, które się mogą wydać Państwu zdawkowe, no każdemu wypada mówić tak o swoim promotorze, zwłaszcza po śmierci, ale gdybyście Państwo sięgnęli do takiego niewielkiego tomiku, który ukazał się na 90. urodziny profesor Wiktorii Siwowskiej. Taki sztambuch właśnie z inicjatywy profesora Cabana i kilku innych
osób związanych bardzo blisko kręgiem współpracy, przyjaźni nawet, ośmielę się tak powiedzieć, z Wiktorią Śliwowską, to zobaczylibyście Państwo właśnie ten wymiar pozanaukowy tej osoby, to znaczy jej uśmiech, mądrość, pewnego rodzaju wyrozumiałość przy jednoczesnej pryncypialności. To było niezwykłe w pewnym sensie. Sądzę, że żeby nie przedłużać, jakby być może nie zanudzać Państwa wątkiem, którego czytelności w kontekście dzisiejszej sytuacji Państwo przecież nie muszą od razu jakby odnajdywać. Powiem najkrócej, że trochę jak towarzysz Wiesław próbował ustawać niektóre rzeczy cyframi. Gdyby ustawić te dzieła, które pani profesor Śliwowska stworzyła, powiedziałbym, jako edytorka, to tutaj by się znalazło 15 tomów, bo w tylu brała udział, żółtej serii tak zwanej, o powstaniu styczniowym, monumentalnej 30-tomowej serii, którą profesor Kieniewicz zainicjowała, którą w dużej mierze przy pomocy młodej wtedy, czyli na początku lat 60., pod koniec lat 50. Wiktorii Śliwowskiej realizował przez następne kilkanaście lat. A do tego dodała kolejnych kilkanaście tomów, tylko każdy z nich dużo grubszy już od tej żółtej serii. To jest tak zwana seria zielona z kolei, która zbiera dokumenty już nie do powstania styczniowego, ale do konspiracji międzypowstaniowych. Właściwie od 1815 roku, można tak powiedzieć, aż do okresu powstania styczniowego. No i to by już zajęło chyba cały ten blat, powiedziałbym, ustawione na półce. A przecież są dzieła, jeśli można tak powiedzieć, indywidualne, autorskie profesor Śliwowskiej. Mógłbym rozwodzić się nad nimi bardzo długo, ale wymienię jedno dzieło, które aż trudno wierzyć, że jedna osoba mogła stworzyć. To jest słownik zesłańców. Jedna osoba opracowała słownik biograficzny kilku tysięcy zesłańców na Syberię w wieku XIX. Na podstawie oczywiście kwerendy w kilkunastu, może kilkudziesięciu, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale co najmniej kilkunastu archiwach, głównie rosyjskich oczywiście, syberyjskich, zachodnio-syberyjskich, wschodnio-syberyjskich, rzecz jasna centralnych, czyli w Petersburgu i w Moskwie, powstało dzieło, które w normalnych warunkach opracowuje kilkunastu, kilkudziesięciu badaczy. To jedna osoba wystawiła taki, można powiedzieć, pomnik bez patosu, bo właśnie połączenie Wiktorii Śliwowskiej z patosem to jak ogień z wodą. To była osoba całkowicie pozbawiona patosu, chociaż jej doświadczenia życiowe mogłyby do takiego patetycznego, powiedziałbym, podejścia do życia nastrajać. Żydowskiego pochodzenia, z rodziny oczywiście całkowicie zasymilowanych Żydów warszawskich, no, przeżyła śmierć własnej matki zastrzelonej na jej oczach w małym getcie w Warszawie. Przeżyła tylko dlatego, że matka zdążyła zasłonić się poduszkiem walizkami. Mówię o tym, żeby powiedzieć, że nic z tego no, tak traumatycznego doświadczenia, jakie trudno sobie po prostu nie da się wyobrazić, nie przebijało w kontaktach z profesor Śliwowską. To znaczy, oczywiście zainicjowała serię bardzo ważną wspomnień Dzieci Holokaustu, mówią, to było niezwykle ważne, tłumaczone oczywiście także na język angielski wydawnictwo, ale właściwie to była niezwykle pogodna, wesoła osoba, która także kiedy opisywała losy zesłańców polskich, a to była jej główna, powiedziałbym, naukowa pasja, no, starała się szukać właśnie życia. Nie patosu, który był oczywiście w pewnym sensie związany z tym doświadczeniem martyrologicznym, ale właśnie życia codziennego, uśmiechu, pomocy, kontaktów międzyludzkich, które nawet na tej linii polsko-rosyjskiej wtedy się nawiązywało, choć Rosjanie byli oczywiście głównie w roli oprawców w tym systemie obsadzenia. I właściwie w tym momencie mógłbym urwać, oddać głos panu profesorowi Cabanowi, ale chcę niejako przerzucić pomost w kierunku tematu, który Państwa interesuje najbardziej. Zapewne. Tak się złożyło, że miałem okazję być w sporej grupie, jako jeden pewnie z najmłodszych, w sporej grupie osób wydelegowanych przez Polską Akademię Nauk na takie oficjalne, bardzo uroczystości Dni Nauki Polskiej w Rosji. To był jedyny moment, powiedziałbym, ocieplenia w stosunkach, tak zwanego ocieplenia, w stosunkach
polsko-rosyjskich przed oczywiście 2007 rokiem. To był 2002 rok, kiedy Władimir Putin, jak no wiemy skądinąd później, no po prostu zamierzał przejąć kontrolę nad polskim naftoportem. Taki był cel tego pocieplenia. To się nie udało wskutek, powiedziałbym, kłótni na linii Miller-Kwaśniewski, bo wtedy SLD rządziło w Polsce, przypomnę. No ale ocieplenie było takie symbolicznie ważne. Myśmy tego oczywiście nie wiedzieli, jakie są cele polityczne Władimira Putina, ale tak się złożyło, że uświetnił sam prezydent Putin te właśnie spotkania z uczonymi z Polski. No i byliśmy z Wiktorią w takim właściwie dość kameralnym, jak na warunki rosyjskie, pomieszczeniu może na 150 osób, gdzie zabierał głos Władimir Putin. Kontrola zresztą była bardzo niewielka, zdumiewająco powiedziałbym niewielka, jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa. Ale jak się dowiedziałem później, czytając, to strona prezydenta Federacji Rosyjskiej zamieszcza spis spotkań oficjalnych. W tym samym dniu spotykał się prezydent Putin z Kadyrowem starszym. Więc wiedział, że Kadyrow go chyba nie zabije, skoro się z nim spotyka w tym momencie, a tylko Kadyrow mógł zabić wtedy Władimira Władimirowicza, dlatego może kontrola nie była taka duża na tym spotkaniu. No i w pewnym momencie wysiadło nagłośnienie w czasie przemówienia Władimira Władimirowicza. Spojrzenie, jakie rzucił wtedy Putin, utkwiło chyba wszystkim obecnym w pamięci. Myśmy wymienili parę zdań właśnie z Wiktorią, bośmy obok siebie byli, przypominając sobie opis spojrzenia żandarmów z trzeciego oddziału kancelarii jego cesarskiej mości, czyli z takiej pierwszej, można powiedzieć, policji politycznej ustanowionej w XIX wieku w Rosji, w czasach Mikołaja I. Ten opis u wielu autorów, także zresztą u Adama Mickiewicza, w ustępie dziale w części trzeciej się pojawia. Takie stalowe spojrzenie, które no, nie pozostawia człowieka obojętnym i bez mrowienia na plecach. To chciałem przypomnieć jako pewnego rodzaju skojarzenia, które mieliśmy od razu, prawda? Wiktoria i ja, właśnie między XIX wiekiem, tamtym korpusem żandarmów, a organizacją, z której wyszedł, a raczej z której się pewnie nigdy nie wychodzi, którą reprezentował Władimir Władimirowicz Putin. Przepraszam, jeszcze jedno wspomnienie dorzucę, bo to też ważne chyba w dzisiejszym kontekście. Wcześniej, to był 2002 rok, a wcześniej, 13 lat wcześniej, miałem okazję pierwszy raz być z wizytą naukową, można tak powiedzieć, w Związku Sowieckim. Konferencja dotyczyła powstania listopadowego i konferencja odbywała się w Twerze, to był 1989 rok. I tak się złożyło, że Wiktoria napisała i listy polecające do znajomych sobie tam historyków, wśród nich był bizantynista Maren Freidenberg. Maren to jest od Marx Engels, takie imiona nadawane w okresie międzywojennej Rosji Sowieckiej. To był niezwykle porządny, szlachetny człowiek, który założył memoriał w Twerze, wtedy Twer się nazywał Kalinin zresztą. I w momencie, w którym odwiedziliśmy Kalinin, ponieważ ja miałem ten list od Wiktorii, profesor Freidenberg zaprowadził mnie w miejsce, w którym rozstrzeliwano Polaków właśnie w Twerze, o czym wtedy nikt nie wiedział, nie tylko w Twerze, ale nikt nie wiedział w Polsce, ponieważ wiedzieliśmy o Katyniu, to wiedzieliśmy, choć była to nieoficjalna wiedza, natomiast o tym, że były jakieś egzekucje w Kalininie, w Twerze nikt nie wiedział, więc pokazał mi to wtedy ten inicjator poszukiwań memoriału ofiar Katynia szeroko rozumianego. I w tym czasie właśnie on zorganizował no wyjątkową bezczelną, można tak powiedzieć, z punktu widzenia struktury władzy sowieckiej, akcję swoich młodych współpracowników, którzy przedostali się na teren taki rekreacyjny, można powiedzieć, KGB pod Kalininem, gdzie część tych egzekucji była przeprowadzana. No i dokonali potwierdzenia niejako tej zbrodni. Wtedy, to znaczy właśnie we wrześniu roku 1989. To też wiąże ze sobą profesor Wiktorii Śliwowskiej, bo jej zawdzięczam ten niezwykły moment, że spotkałem no akurat bardzo szlachetnego człowieka reprezentującego szlachetną organizację Memoriał, której wszyscy najważniejsi członkowie są już dzisiaj aresztowani w Rosji. I to też warto przypomnieć, bo Wiktoria Śliwowska kochała Rosję, oczywiście Rosję takich ludzi jak ci, którzy tworzą Memoriał. I to też trzeba było w tym momencie powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Oddajmy się panu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan profesor Andrzej Nowak wszystko już powiedział. Tylko dwa momenty. Pierwsza rzecz, maksyma pani profesor Śliwowski. Jakoś musi być. To w pociągu jeszcze swoją dzisiaj uświadomiłem. I druga rzecz, pewien kapis historii. Pan profesor przed chwileczką wspomniał, że pani Śliwowska i jej mąż kochali Rosję, ale tą inną. Byli autorami znakomitej książki Rosja, nasza miłość. Proszę Państwa, dzięki staraniom Biblioteki Polsko-Syberyjskiej ta książka ukazała się tydzień temu, czy tam 10 dni temu i leży w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie, bo nie wiadomo, co w tej chwili z tą książką zrobić i jak ona będzie odbierana. Jeszcze raz, pani profesor powiadała, jakoś musi być. Dziękuję bardzo i myślę, że oddajemy głos głównemu naszemu bohaterowi. Dziękuję. Czy pan profesor, też jakieś wspomnienia dotyczące pani profesor? Czy... Ja mam też szereg, a może nie tak spektakularnych, jak profesor Nowak, wspomnień, ale trzeba powiedzieć, że w tej fotografii profesor, mimo że jest bardzo dostojnie ubrana z racji tego doktoratu honorskiego z Kauza w Uniwersytecie Komorskiego w Kielcach, to też się tak uśmiecha trochę kpiąco. I to jednak była jej taka dosyć istotna cecha. Jeżeli Państwu dać klimaty, w jakich ja się na przykład zajmowałem z profesorem Śliwowską, to przypominam sobie pierwszą moją podróż do Kazania. To była konferencja Komisji Historyków, wtedy jeszcze Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk. I chodziliśmy tam po takim parku wieczorem i był taki łuk, który po rosyjsku się nazywa Raduga. I to, po co był ten łuk? Po to, że z jednej strony stawał pan na przykład, a z drugiej strony pani, albo dwóch panów, albo dwie panie, i trzeba było wyszeptać jakieś słowo, które dzięki niesamowitej akustyce tego sklepienia było bardzo dobrze słychać z drugiej strony, to było oddalone około 50 albo więcej metrów. Ja pamiętam, że wtedy, stanąwszy w tym pod tą tęczą, szepnąłem: pani Wiktorio, kocham panią. Rozumiecie, to jest w ogóle zagrywka o wykonaniu młodszego pracownika naukowego względem starszej pani profesor, raczej dość, można powiedzieć, balansująca na ograniczu dobrych manier. Co usłyszałem, jak powiedzcie, z wzajemnością, ja pana też. Także mogę wam tylko życzyć, żeście mieli takie relacje z waszymi profesorami. To tak anegdota pokazująca więcej, ale to już jeszcze długo powieść. Dodam tylko z własnych wspomnień refleksję jedną, jak wielu z nas, tak i ja, korzystałem z pośrednictwa pani profesor Śliwowskiej w relacjach z Rosjanami. Korzystałem z pierwszej mety w Moskwie, którą rekomendowała mi pani profesor Śliwowska, mieszkając kilka miesięcy u profesor Morozowej. I ta pamięć właśnie przez ludzi, którzy byli bliscy profesor Śliwowskiej, a których ja miałem także okazję poznać, jest tym bardziej mocna i tym bardziej czuję się w jakimś sensie związany z tym dziedzictwem pani profesor, chociaż to chyba za dużo powiedziane. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę wybaczyć, nie mogę się oprzeć, żeby też podzielić się choćby jednym wspomnieniem. Kiedy na początku 90. roku zajęło się z pełnym polsko-rosyjskimi, pojechałem do świeżo otwieranych archiwów. W 1993 roku, rok wcześniej one były jeszcze zamknięte, to strasznie potrzebowałem po prostu jakiegoś przewodnika, kogoś, kto mnie ukierunkuje. I w Krakowie był wtedy jestem bardzo poważny problem. Właściwie chyba tylko Andrzej Nowak zajmował się wtedy sprawami rosyjskimi na początku lat 90. I nie pamiętam, ale chyba przez profesora Nowaka nawiązałem kontakt jeszcze jako młody doktorant z wybitną badaczką Europy Wschodniej, której teksty znałem, znam jej książki. Pierwszy
artykuł o obrazie Rosji w oczach Europy Zachodniej, rzecz wciąż na czasie, czytałem jeszcze pisem autora. No i pamiętam, że podobnie jak profesor Wiech, dzięki temu kontaktowi, dzięki listom także polecającym, wtedy nie było internetu, trafiłem na kilka dni z różnych postaci, większość z nich już nie ma na świecie. Udało mi się jeszcze z profesorem Diakowem, Wolimirem Diakowem, z odmową osobą, z Jurijem Sztakendarkiem, zupełnie nieprawdopodobna postać, człowiek, który przyszedł przez Łagry do końca życia, był pod jakąś obserwacją, zaraz wszyscy uważali Petersburgu, że jeżeli nie zna każdej teczki w tych archiwach, to prawie każdą teczkę. I no to był szczególny krąg ludzi, który jak sobie go przypomnę, to lepiej rozumiem tytuł tej książki z wyznaną miłością do Rosji, właśnie do takiej Rosji, do takich Rosjan, których bardzo nam dzisiaj bardzo brakuje, tak samo jak pani profesor, jej ogromnej wiedzy i przede wszystkim sympatii tej umiejętności skracania dystansu w stosunku do częstujących sobie ludzi. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, po tych wspomnieniach przechodzimy do drugiej części tego naszego spotkania. Bardzo prosimy pana profesora Stanisława Wiecha, historyka z Uniwersytetu Jana Karnowskiego w Kielcach, pracownika Zakładu Historii XIX wieku, człowieka, który jest autorem wielu też opracowań, wydań źródłowych, jest beneficjentem wielu grantów badawczych. Ten, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest grant, który został zrealizowany w postaci trzech publikacji na razie. To znaczy, to jest Depolonizacja Sił Zabranych, lata 1864-1914, koncepcje, mechanizmy decyzyjne realizacji. Ale pan profesor uczestniczył także w innych grantach, których tutaj będziemy też pokazywać książki wydane nie tylko w języku polskim, ale także w języku rosyjskim. Panie profesorze, oddaję głos i przedłużam. Bardzo proszę. Serdecznie dziękuję. Podzielić się refleksjami, pewnymi uwagami, spostrzeżeniami, jakie w trakcie prac dotyczących problemu depolonizacji ziem zabranych udało mi się zbilansować na tym wstępnym etapie na razie. Pomysł zrodził się dość przypadkowo, szukając źródeł zupełnie, to często praktyka dla historyków szukając źródeł dla określonego tematu docieramy przypadkowo, ale czasem świadomie na inne zespoły, no i rozwija się nasza wyobraźnia i czasami potrzeba. A szukałem źródeł do pamiętników, wspomnień i relacji rosyjskich dotyczących Królestwa Polskiego w Petersburgu, głównie w Moskwie. No, ku zdziwieniu stwierdziłem, że mnóstwo jest dokumentów, z którymi chciałbym się bliżej zapoznać, a jednym z nich był raport Potapowa, właśnie w tym ostatnim tomie depolonizacji zawarty generała gubernatora Wileńskiego, który szczególnie wciągnął mnie lektura tego raportu. No i wraz z kolegami z Instytutu Historii, a także z pracownikiem UMCS-u zrodziła się myśl, by stworzyć syntezę, ale mocno opartą na zasobie źródłowym. Miałem kilka razy zdarzenie, że czytając poważnych historyków, nie chcę tu nazwiskami szastać, ale poważnych historyków dziejów okresów wschodnich, znajdowałem wnioski i refleksje odwołujące się do źródeł. Kiedy sięgnąłem do tych źródeł, okazało się, że są o czymś wolne i znaczy temat tych źródeł i problem jest zupełnie inny niż wynikałoby to z narracji historycznej, stąd stwierdziłem, że lepiej jednak zabezpieczać się, jeżeli już odwołujemy się mocno do źródeł, to warto je wskazać, a znaczna ich ilość jest jednak nadal nieznana, albo tak słabo w obiegu naukowym funkcjonująca, że należałoby te braki, ja już nie będę mówił dlaczego są to braki, jak długie to są braki penetracji źródeł do okresów wschodnich. Nie chciałbym Państwa zanudzać streszczeniami tych książek. Skupię się tylko na dwóch kwestiach takich dla mnie bardzo istotnych, a syntetyzujących cały problem.
chciałbym bardzo skrótowo, bo dyscyplina masowa na samego próbuję wskazać na centra uruchamiania mechanizmów depolonizacji, jakie można zaobserwować, myślę, że nie tylko dla Kresów Wschodnich, także dla Królestwa Polskiego, zresztą te związki były dość mocne. I druga kwestia to sposoby, kierunki, czy też narzędzia tego mechanizmu, który był wcielany w życie. Myślę, że istniały cztery centra uruchamiania i nadzorowania mechanizmów depolonizacji, począwszy od góry, no to oczywiście car i jego najbliższe otoczenie. To nie było jednolite centrum pod względem koncepcyjnym, ono się zmieniało. Partia osobowość każdego z władców Rosji była odmienna, tak tutaj ten wpływ był dość widoczny. Niemniej jednak był to bardzo ważny element centralny, dyrygujący tymi mechanizmami. Ja częściowo wskazuję, w jakich okolicznościach car, angażując się osobiście, bezpośrednio w decyzje dotyczące guberni zabranych, wpływał na te mechanizmy. Drugi szczebel to oczywiście bardzo oczywisty, centralne władze wykonawcze. Komitet Ministrów, Rada Ministrów, poszczególne ministerstwa. No i do tego trzeba dodać oczywiście trzeci oddział kancelarii, czyli do 1881 roku istniejący urząd szefa żandarmów i naczelnika, czyli Policji Politycznej, a po 1981 roku przeniesione te uprawnienia do Departamentu Policji przy MSW, ale mające podobne prerogatywy, no i od tego momentu jeszcze nowy twór, jakim są struktury achrany. To jest ten drugi szczebel decyzyjny, uruchamiający mechanizmy. Trzeci, bardzo ważny dla ziem zabranych, ale także dla Królestwa Polskiego, to są specjalne instytucje i organy projektodawcze, na czoło się wysuwa Komitet Zachodni. Tych komitetów było dwa generalnie, ale mogę powiedzieć, że był trzeci, o którym niewiele wiemy, a który był co prawda w postaci zalążkowej stworzony. Nie przyszło okazji, by go wcielić, ustalenia tego komitetu. Może kilka słów później o tym. No i oczywiście czwarty, nie tak znów marginalny, to ośrodki lokalnej władzy. Generał gubernator miał dość poważne kompetencje, a w dobie powstania styczniowego były tak rozszerzone, że właściwie bez ograniczeń przyznane uprawnienia dla Murawiowa stwarzały podstawy, by twierdzić, iż był samowładcą w tej części przez pewien okres oczywiście, ale jednak. Obok generała gubernatora bardzo ważną rolę mimo wszystko odgrywali kuratorzy okręgów naukowych. Tu też można dostrzegać bardzo istotny wpływ na te mechanizmy decyzyjne. Poza tym gubernatorzy. No i trzeba pamiętać także o hierarchach cerkwi prawosławnej. Niby ta cerkiew nie była samodzielna w swoich poczynaniach, zwłaszcza w obszarze politycznym, ale jej uczestnictwo było bardzo mocno widoczne i odgrywające dużą rolę w reorganizacji i przeobrażeniach ziem zabranych. No i sposoby, czy też kierunki, narzędzia depolonizacji. W pierwszym tomie użyłem sformułowania, które wydawało mi się, że troszkę jest wygórowane. Mówiłem o państwowym terroryzmie. Za czasów Murawiowa na pewno można mówić o takim państwowym terroryzmie, ale Murawiow wraz z odejściem tych mechanizmów nie powstrzymał. One nadal funkcjonowały. A przekładając to, można stwierdzić, że na ziemiach zabranych dość łatwo odczytać otwarte, ale także bardziej zakamuflowane formy wywierania tak dużej presji przez organy państwowe, które wpisują się w ten terroryzm państwowy. Przykłady. Nadzwyczajne ustawodawstwo. Ustawodawstwo, które było sprzeczne z ustawodawstwem nadrzędnym, czyli centralnym, a obowiązywało tylko na obszarze guberni zabranych, jest świadectwem swojego rodzaju terroryzmu.
bo to jest rodzaj uwolnienia się spod kontroli władzy centralnej, a takie praktyki były stosowane i tolerowane, wręcz czasami zachęcano nawet do nich. System zbiorowej odpowiedzialności jest stosowany przecież wobec innych dzielnic Cesarstwa Rosyjskiego, a na ziemiach zabranych wpisanych prawie że w normy. Niszczenie zaszczanków, tak? Przesiedlanie okolic to jest system wpisany w terroryzm państwowy. Państwo przejmuje na siebie narzędzia walki z daną grupą społeczną, którą dosłownie nie toleruje albo chce wypchnąć. No i w systemie tego terroryzmu państwowego można także narzędzia dyskryminacji finansowej umieścić. O tym też szeroko piszemy. Kolejny mechanizm i narzędzia to mechanizm zbiorowego wykluczenia. To coś bardzo specyficznego dla ziem zabranych. Wydalenia w celi administracyjnym są stosowane i w Królestwie Polskim, tak, ale na ziemiach zabranych mają one specyficzny wymiar. Można było wydalić, ale dopisując zakaz powrotu do ziem zabranych. Osoba wydalona z ziem zabranych nie miała powrotu do stron rodzinnych. No to jest specyficzny rodzaj wydalenia, bo w Królestwie Polskim po odsiedzeniu kary można było wrócić ewentualnie do jakiejś tam łasce carskiej. Ziemie zabrane zostały wykluczone z możliwości powrotu osób wydalonych. Wypychanie duchowieństwa w sposób instrumentalny, tak zwany paszport w jedną stronę. To też jest element wykluczenia społecznego stosowany w tym czasie. Wprowadzony przez Komitet Zachodni, czyli ten organ decydujący o losach ziem zabranych, wprowadzony zakaz przyjmowania do pewnego limitu, 10% to ustalono, do Uniwersytetu Szkolnictwa, a później to minutin przeciągnął, przerzucił na armię. Na armii też będzie ten zakaz, system, ale to ciekawe, to nie minutin wymyślił procentowy limit dla Polaków w armii, to Komitet Zachodni. I tu od razu wspomnę, to się dokonało za sprawą cara, bowiem członkowie Komitetu Zachodniego w głosowaniu 8-4, czyli 8 było przeciwnych temu zakazowi, a 4 było skłonnych przyjąć ten zakaz. No i właśnie wbrew większości car stwierdził, że taki limit trzeba wprowadzić dla mieszkańców polskiego pochodzenia, bo ten limit oczywiście dotyczył szeroko rozumianego społeczeństwa, czyli mieszkańców polskiego pochodzenia. To tylko przykład szkolnictwa, no ale oczywiście administracja i urzędy. Wypychanie i zbiorowe wykluczenie na urzędach jest stosowane jako norma państwowa. Kolejny nietypowy przykład tych narzędzi uruchamianych na ziemiach zabranych to sztucznie wywoływane i kierowane migracje. Translokacje urzędnicze, w to się między innymi wpisywały, akcje osadnicze, to ciekawe, lepiej wypchnąć Polaków, katolików, a sprowadzić husytów, Czechów. No, taka nawet jest logika postępowania, już nie mówiąc o osadnictwie niemieckim. Lepiej ściągnąć nietolerowanych staroobrzędowców, którzy formalnie z normy prawnej byli wykluczeni, niż tolerować niepewnych nawet pod względem tożsamości, ale bliskich kulturze jednak polskiej czy łacińskiej, uników czy katolików, już o tym nie mówię. No i wreszcie mówiąc o wywoływaniu tych migracji, wspomnę tylko o dwóch kontrowersyjnych, ale przecież nieznanych do końca w historiografii polskiej projektach, które się ze sobą kłóciły. Projekt Josifa Kurki w Królestwie Polskim. Wysiedlić wszystkich Polaków, ziemian z prawobrzeżnej części Wisły do lewobrzeżnej, by stworzyć przedpole dla obszaru czy świata rosyjskiego pełniejsze, czyli przyspieszyć proces rusyfikacji. W tym samym czasie generał gubernator Wileński, Kachanow, przedkłada identyczny pomysł. Wyrzucić wszystkich katolików ziemia z guberni zabranych i przenieść ich do Królestwa Polskiego, żeby całe ziemie zabrane były już prawosławne.
No i właśnie sprzeczność tych dwóch projektów spowodowała, że nie uruchomiono żadnego. No ale to jest przykład kolejnego wywoływania sztucznych migracji, przesiedleń, no szakowania, tasowania grupami społecznymi jak się tylko da. Mowa wreszcie o narzędziach finansowych, które wpisywałem także do systemu terroryzmu. O tym w tych pracach także jest dość sporo miejsca. Podatek kontrybucyjny, ja też przez wiele lat byłem wprowadzony w błąd, w pewnym sensie przez literaturę, bo zawsze się mówiło 10%, a później, że to 5%. Kiedy zacząłem analizować po dotarciu do źródeł, a są one dokładne w miarę, no to się okazuje, że jeszcze w latach, no, po 3 latach po odejściu Murawiowa, dla guberni litewskich to było dokładnie 22,5% obciążeń podatkowych, to znaczy 22,5% z dochodu ziemia było ściągane w ramach kontrybucji na potrzeby rosyjskie, i to rosyjskie dosłownie. 40 bodajże dwie kategorie wydatków ściąganych z podatku kontrybucyjnego nałożonego wyłącznie i tylko dla polskich ziemian. Paradoksy, polskie ziemiaństwo utrzymywało błogosławieństwo prawosławne. No bo tak było rozdzielane według takiego klucza ten podatek procentowy. Budowa cerkwi prawosławnych w dużym stopniu 400 tysięcy rocznie dla każdej z dzielnic, czyli guberni litewsko-białoruskich i oddzielnie dla ukraińskich, w sumie 800 tysięcy z podatku kontrybucyjnego. W ciągu 3 lat z tego podatku ściągnięto ponad 11 milionów. To jest tyle, ile Rosja zapłaciła, znaczy no, wzięła za sprzedaną Alaskę. Skala jakby zjawiska. Przy czym też mi się wydawało, że ten podatek był w miarę jednolity. Było chyba 8 podgrup tego podatku, tak zwany zwiększony podatek kontrybucyjny i poszczególne kategorie, o których nawet można było myśleć, że w żaden sposób logicznie trudno było narzucać, a zostały wprowadzone. Od zabitych koni podatek, bo w powstaniu oddziały kozackie rosyjskie traciły tak dużo koni, że trzeba było wprowadzić podatek na zakup specjalnych koni. To też obciążano ziemiaństwo. Ja już tych kategorii nie będę wymieniać, no ale równolegle obok tego jest w systemie fiskalnym i w tej wojnie finansowej front odwrotny, tak zwane majątki instrukcyjne, to swojego rodzaju donacje paskiewiczowskie na ziemiach zabranych, specjalne ulgi, przywileje dla rosyjskich nabywców, traktowane jako forma wręcz nagrody. To jest jeden z przykładów, nad którymi można było długo się rozwodzić. No, mamy wreszcie narzędzia wojny kulturowej. Kiedyś użyłem stwierdzenia rosyjski Kulturkampf, ale stwierdziłem, że to nie zrobiłem bynajmniej błędnie. Ja w dokumentach rosyjskich podczas dyskusji na szczeblu Komitetu Ministrów czytałem o tym, by wzorować się na pruskiej drodze wybierania polskości, bo tam widać efekty, sukcesy. Trzeba ten Kulturkampf troszkę zmodyfikowany na grunt rosyjski przenieść. A ten Kulturkampf w różnych formach, no najbardziej kuriozalna to dyskryminacja języka polskiego na Litwie i Białorusi. Też nie byłem świadom, w tym trzecim tomie o tym piszę, przez pierwsze 2 lata ten przepis funkcjonował bez żadnej normy prawnej. Murawiow zwołał posiedzenie gubernatorów i ustnie wydał im polecenie, że mając specjalne uprawnienia, należy mowę polską traktować jako formę propagandy politycznej. I to jest wystarczające, by nakładać kary finansowe. Za co? Za to, że na ulicach, w teatrach, w sklepie, w parku publicznie wyrażano jakieś myśli, używając języka polskiego. Generał gubernator, wspomniany już Kachanow, w 1885 roku, 25 lat po Murawiowie, aresztuje Dymszę, późniejszego posła do Tuny Państwowej, za to, że w piekarni poprosił chleb w języku polskim. 100 rubli kary wpisano, żadnego odwołania.
znaczy odwołał się Dębsza, tak, ale stwierdzono, prawo nie zostało zniesione. A o kuriozalności tego prawa świadczy fakt, że jeszcze w latach 90. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych domagało się od gubernatora Wileńskiego przesłania cyrkularzy, które nie są znane ministerstwu, a które mają moc obowiązującą na ziemiach zabranych. To jest ten dowód na wyłączenie się spod kontroli władz centralnych w zakresie prawodawstwa. No, ja już nie mówię o szkolnictwie. To jest Wrocław, mógłby tutaj wiele dopowiedzieć w tej materii. No, ale jeżeli z podatku kontrybucyjnego finansuje się nierentowne teatry rosyjskie w Mińsku, w Wilnie, w Kownie, bo oczywiście nie ma widowni, ale teatr musi być jako namiastka funkcjonowania przyczółków kultury rosyjskiej. Tworzenie typowych, nie tylko dla ziem zabranych, ale także dla Królestwa, kuźni kadr pedagogicznych, tak zwane seminaria z odpowiednim programem, doborem, specjalnymi szczeblami finansowania, no i z przeznaczonym celem. Edukacja w duchu odpowiednim całego pokolenia, to rzecz ciekawa. Nazimow, generał gubernator, twierdził, że społeczeństwo Litwy i Białorusi to takie niemowlę. Ono nie ma jeszcze tożsamości. Rosjanie dopiero ją zbudują. I trzeba wrzucić to niemowlę, które nie ma pojęcia o swojej przynależności kulturowo-narodowej, w orbitę wpływów i dominacji rosyjskiej. No i wtedy oni staną się Rosjanami. No, dla tego celu trzeba było tworzyć przyczółki, czyli seminaria nauczycielskie. Pierwsze powstały na Litwie, później dopiero w Królestwie Polskim. No i mamy jeszcze kolejne narzędzie, czy też kierunek tej depolonizacji, to jest w różnej formie propaganda rosyjskiego miru, byśmy to tak nazwali, języka, religii, kultury, począwszy od tych najbardziej nachalnych, zwłaszcza dla rządów Kaufmana, siłowych konwersji na prawosławie, gdzie bez względu na stosunek do prawosławia mieszkańców poszczególnych parafii, zapisywano ich do ksiąg, byle statystyka potwierdzała rosyjskość, a co z tą ludnością, to właśnie problem dla władz mniejszej rangi, chociaż oczywiście później stał się bolączką, bo jeden z gubernatorów pisał, że mamy kilkadziesiąt tysięcy w jednej z guberni ateistów, bo do żadnego kościoła, do oficjalnego nie chcą, choć siłą zostali zakusani, do dawnego swojego kościoła nie mogą, bo zostały te kościoły zamknięte i żyją poza strukturą wszelkiego kościoła, czyli są, no właśnie, ateistami, komunistami, nie wiadomo kim, coś trzeba z tym zrobić. Propaganda w postaci wspierania tego duchu misjonarskiego Cerkwi Prawosławnej, zresztą we wszystkich prawie raportach potwierdzono, że duchowieństwo prawosławne jest za mało misyjne, musi być misyjne. Ta misja liczona w konwersjach miała być ewidentna. Zatem mamy bardzo dziwne formy dotacji. Przypomnę, z podatku kontrybucyjnego fundowano modlitewniki po rosyjsku, obrazki świętych z kościoła prawosławnego. Tak, już wiem, że muszę się streszczać. Burzenie starej i budowanie nowej tożsamości, to już trochę wspomniałem. Jeszcze tylko dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Dość widoczne sprzężenie mechanizmów używanych na ziemiach zabranych, które później były częściowo przenoszone na tereny Królestwa Polskiego. To nie było dziełem przypadku, że połączone komitety ziem zabranych i Królestwa Polskiego obradowały wspólnie na temat kasaty klasztorów w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych. Dopatrywano się wspólnych interesów i celowości działań o podobnym charakterze w obydwu częściach Imperium Rosyjskiego, czyli Królestwie i ziemiach zabranych. Stawianie pomników to kolejny przykład budowania dominacji rosyjskiej w takim wymiarze jeszcze symbolicznym. Murawiów i Katarzyna II w Wilnie to symbol militarnego, siłowego wcielania tych ziem, no a Chmielnicki w Kijowie to symbol łagodnego,
włączania mieszkańców i kraju w obszar wpływów rosyjskich. Krótko mówiąc, kompleksowość tych środków, różnorodność tych środków wskazuje, że mamy do czynienia z totalnym wymiarem walki i problem depolonizacji, który jest wiodącym dla mnie, w tych poszukiwaniach wydaje się jednym z kluczowych. Nie wspomniałem o tym trzecim komitecie, no ale to może będzie okazja, to tak, żeby nie przedłużać. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za przedstawienie swoich badań. Przechodzimy do następnej części, czyli do dyskusji tutaj naszych zaproszonych gości na temat, nawiązania do prac Pana Profesora Stanisława Wiecha. Ja się muszę przedstawić Pana Profesora Leszka Zaszkowta, który jest pracownikiem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, był jej dyrektorem, a także jest pracownikiem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy za przyjęcie, wybitnym badaczem oświaty i historii oświaty i kultury na ziemiach zabranych, a także w Królestwie Polskim. Ostatnio wydana książka to jest monografia Józefa Mianowskiego. I drugim naszym gościem, znanym Państwu, więc przepraszam, że gospodarza na końcu, pan profesor Andrzej Nowak, najwybitniejszy chyba znawca obecnej historii Rosji i stosunków polsko-rosyjskich, mogę powiedzieć kolega, bo byliśmy prawie na tym samym roku, spotkaliśmy się na Olimpiadzie Historycznej, to było tak ciekawe jeszcze, więc tym bardziej mnie zmieniło, że mogę tutaj właśnie uczestniczyć w takim zebraniu wybitnych znawców historii polskich stosunków polsko-rosyjskich. Ja sam nie zajmuję się tym tematem na co dzień, a więc tym bardziej chciałbym teraz oddać głos specjalistom. I zacznijmy może i przekażę teraz głos panu profesorowi Henrykowi Głębockiemu, który będzie teraz prowadził ten właśnie, będzie zadawał takie pytania, czy takie tematy, o których będziemy chcieli tutaj dyskutować. Bardzo dziękuję za to pytanie, a ja chciałem tylko bardzo mocno podkreślić, że skład uczestników tej dyskusji nie jest przypadkowy, bo chociaż koncentrujemy uwagę wokół książek profesora Wiecha, a w tle mamy to wszystko, co się dzieje w tej chwili na wschodzie, to komentować te książki, mam nadzieję, jak są najwybitniejsi absolutnie znawcy kresów i Europy Wschodniej polityki rosyjskiej imperialnej. Ośmielę się przypomnieć, że profesor Nowak, którego wielu z Państwa raczej dzisiaj zna, bo kojarzy z bestsellerem historycznym, to znaczy z dziejami Polski, no jest najwybitniejszym, niewątpliwie w Polsce, znawcą polityki imperialnej. W znaczeniu nie epitetu imperium imperializm, tylko w znaczeniu pewnej koncepcji metodologicznej badania Rosji jako imperium wielologicznego. Z kolei pan profesor Zresztą, który nas zaszczycił, jest autorem szeregu fundamentalnych książek dotyczących kresów. Ja tutaj tylko jedną przypomnę dla naszego pokolenia badaczy, bo to jest jeden z najbardziej fundamentalnych prac na temat klasyfikacji szkolnictwa pomiędzy powstaniami w XIX wieku. Jedna z absolutnie pionierskich prac, zresztą inne studia profesora są równie kluczowe. I korzystając z tego faktu, że mamy tutaj absolutnie najlepszych specjalistów w tej kierunkowej dziedzinie, się zapytać o rzecz niebagatelną, też oczywistą, to znaczy co nowego te studia, bo to jest już kilka książek profesora Wiecha, które fundują także i ustaleń na tej podstawie, wnosi do naszej wiedzy na temat mechanizmów, struktur, metod polityki imperialnej rosyjskiego imperium wobec ziem litewsko-ruskich, jak nazwano ten cały obszar ziem wschodniej, dalej dawniej Rzeczpospolitej. I nie przedłużając, ośmielę się jako pewną podpowiedź wskazać na dwa kierunki. Wydaje mi się, że oprócz zapewnienia po prostu białej karty, bo moim zdaniem po prostu takich książek nie było. To jest ogromne zapóźnienie i tym większe znaczenie z tych książek. Ale oprócz tego w tą pustkę, to znaczy mówię o braku dobrych źródłowych opracowań dotyczących polityki imperialnej Rosji na kresach, zaczęły wchodzić jakieś pseudoteorie czy pseudointerpretacje. Jedną z nich odnajdziemy w nurcie, który ośmielę się przypomnieć, to studiowała historia Polski, która po prostu przenosi na grunt Ziemi Rzeczpospolitej
terminologię, czy pewne socjologiczne, czy politologiczne teorie opisujące na przykład kolonializm gdzieś w Afryce albo w Ameryce Środkowej. To jest taka próba opisania jakby relacji, które istniały w XIX wieku na tych ziemiach kresowych, gdzie właściwie rząd rosyjski, rząd carski, o którym mówił profesor Wiech, on nie istnieje właściwie, albo jest gdzieś z boku, albo wręcz jest wartościowany dodatnio jako jedyny czynnik modernizacyjny i wyzwalający masy ludowe. I drugi kierunek, który ku mojemu przerażeniu obserwuję obecnie, kiedy po raz pierwszy widziałem wznawianie pamiątków Murawiowa jeszcze w końcu lat 90. gdzieś tam w Moskwie, ze wstępem, który pozytywnie wartościował Murawiowa, który był symbolem po prostu pewnej negatywnej tradycji w państwa rosyjskiego. W latach 90. niewiele było można znaleźć inteligentów rosyjskich, którzy by się utożsamili z Murawiowem. To w ciągu ostatnich 20-25 lat pod wpływem także tej polityki historycznej czy propagandy, z którą mamy do czynienia, właśnie to znaczenie tej postaci, pewnego symbolu jakby z polityki imperialnej, odwróciło się. Przywołam na koniec za profesorem Wiechem z jego książki fragment opracowania, był wspomnień z Instytutu Rosyjskiej Cywilizacji, gdzie następująco jakby stawia się pewien postulat dotyczący spowiedź uczciwy imperium z wieku XIX, cytuję. Jest zrozumiałe, że nienawiść rusofobów do wszystkich, ze wszystkich czasów i wszystkich narodów do hrabiego Wileńskiego była i pozostanie bezgraniczna. Dopiero teraz możemy prawidłowo zrozumieć wybitną rolę, jaką w historii Rosji odegrał Michał Murawiow, jego wkład w sprawę rosyjską na wschodnich częściach historycznej Rosji. Wiele z tego, co w 1863 roku zostało użyte przez antyrosyjskie siły, ujawniło się także w latach następnych, w roku 1905, 17, 91. Ale Murawiowa już nie było, a nowi Murawiowowie się nie pojawili. To jest bodajże z 2016 roku stanowisko. Oddaję głos uczestnikom dyskusji. To jest ciekawe, bo akurat to, co w książce profesora Wiecha, wracając do Murawiowa, jest wyeksponowane, to jest jak właściwie trwały element, najbardziej właściwie trudno interpretowany, jeśli chodzi w ogóle jak traktować Rosję i Rosję. Dlatego, że oprócz tego nurtu, nazwijmy go poststalinowskiego, a obecnie putinowskiego, wychwalającego wszystkie najostrzejsze i najbardziej krwawe, nie dające się w żaden cywilizowany sposób wytłumaczyć zachowania biurokracji imperialnej rosyjskiej, jest oczywiście, to specjalnie o tym powiem teraz, jest oczywiście drugi nurt, ten nurt liberalny, który jednak w Rosji jest. Co się z tym nurtem teraz dzieje, to pewnie w książce profesora Michalowej o tym nie ma wiele. Natomiast on funkcjonuje. Przypomnę tutaj, że Kucharzyńskiego od białego do czerwonego caratu zaczęli wydawać już za Putina. Profesor mówi o tym. Wiem, że głównym wydawcą tego wielotomowego dzieła to profesor Borys Siandor z UMGU. I kiedy ja się zapytałem, a było się to gdzieś, no, to już też było w okresie chyba, albo jak Putin był premierem, albo tuż po w kolejnych ciągu prezydentury, o co oni wydają Kucharzyńskiego w przekładzie rosyjskim. Przecież to jest paszkwil na Rosję Mikołajowską, który jest jednym wielkim zieje wręcz argumentacją nienawistną Rosji, pokazującą, jak okropnym państwem była Rosja Mikołajowska i w ogóle Rosja imperialna. Wtedy koledzy rosyjscy na czele z Borysiankiem i Kilparmantwiejem, kilkoma innymi kolegami, którzy tam odgrywają główne role, jeśli chodzi o relacje z Polską, powiedzieli, ależ to jest napisane mimo, że przez Polaka, który tak głęboko był osadzony w historii, w ogóle w strukturze Imperium Rosyjskiego, on tak głęboko to czuł, że jak my to czytamy dzisiaj, to jest tak, jakby to napisał Rosjanin. Czyli istnieje obok tego nurtu imperialnego, który wychwala wszystkie bezeceństwa Rosji imperialnej, jak to niestety teraz jest z obecną linią główną historii, interpretacji historii Federacji Rosyjskiej,
istnieje jedna środowiska przynajmniej akademickie, ten drugi no, liberalny. Po co o tym mówię? No po to, żeby nie tworzyć jeszcze kolejnego czarnego ruda. No, dlatego, że jeśli chodzi o środowiska akademickie historyczne, jest to na pewno podejrzewam, że znaczna część, nie zdobyłbym się na to, żeby powiedzieć, że większość jest na nastawienie takie liberalne, jak w sprawie tego Kucharzyckiego, ale następuje inne zjawisko, mianowicie wszyscy w tej chwili w Rosji się boją. I nawet ci są ultraliberalni historycy, którzy zawsze byli za porozumieniem, za liberalizacją, za centrum, za w ogóle wszystko to takie, tam się wydaje słuszne, to oni w tej chwili reprezentują linię, czarną linię kręgosłupską i nawet od liberalnych osób słyszałem to dokładnie to samo, co tutaj możemy przeczytać na temat Morawiecki. Także to taka moja refleksja, pamiętam do na razie może do tego, jak to wygląda. No niestety wygląda to w tej chwili bardzo, bardzo niedobrze, dlatego że moim zdaniem społeczeństwo Federacji Rosyjskiej jest sparaliżowane strachem i oni wszyscy się boją zabierać głos. I mogę tu powiedzieć, jak osoba, która ma dosyć rozległe kontakty, od 24 lutego nikt do mnie nie zatelefonował. Nikt. Nikt się nie odezwał, chociaż to są wielu z nich, są ludzie, których znam kilkadziesiąt lat. Także o czym to świadczy, że ktoś nie dzwoni? No nie dlatego, że ja to przestał nas lubić, dlatego świadczy o tym, że po prostu jest za duże ryzyko. Za duże ryzyko w ogóle to niego sam nie powie. On nie będzie mógł powiedzieć, że on potępia wojnę na Ukrainie, bo to jest na pewno podsłuchiwana rozmowa. Więc a co innego mam powiedzieć? Powie, że popiera Putina, to wtedy ja się nie zerwę z tym kontakty. Także to jest taka w ogóle typowa sytuacja takiej matni kulturowej, której konsekwencji są decyzji politycznej. Także tak to wygląda. Może ja jak zwykle za bardzo wyszedłem poza sedno sprawy. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję oczywiście nawiązać do tych tomów wydawnictw źródłowych i w pewnym sensie komentujących je analiz profesora Wiecha i jego uczniów z ośrodka kieleckiego. Ale tak jak profesor Zasztoft, jak zapewne większość z Państwa odczytujemy te tematy z XIX wieku w kontekście aktualnym, powiedziałbym, że pytanie zasadnicze, które się tutaj nasuwa, kiedy słuchamy informacji w pewnym sensie nowych, odświeżających naszą znajomość działania Imperium Rosyjskiego w wieku XIX skierowanego metodami nadzwyczajnymi na likwidację całej grupy ludności, w sensie kulturowym można śmiało powiedzieć likwidację, czy kulturowo-ekonomicznym, niekoniecznie zawsze fizycznej eksterminacji, no to zadajemy sobie pytanie, które postawił w pewnym sensie przywołany przez profesora Zasztofta Jan Kucharzewski, symbol pewnej tradycji w naszej polskiej wizji Rosji. A jednocześnie warto uświadomić sobie, że spotykamy się w momencie takim, a nie innym historycznie, a jednocześnie w roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszonym rokiem Józefa Mackiewicza, czyli najwybitniejszego chyba przedstawiciela tej orientacji naszej myśli, kultury, który mówił, Rosja jest na pewno niewinna. Komunizm jest tylko i wyłącznie nieszczęściem Rosji, które przyszło z Zachodu. Rosjanie są tylko ofiarą tego systemu. I w kręgu tego dylematu, powiedziałbym, między Kucharzewskim a Mackiewiczem, w skrócie można byłoby to tak określić, obracamy się, kiedy mówimy o zagadnieniach, które naświetla źródłowo pracę profesora Wiecha. Pozwoliłem sobie zacząć od tego wstępu, nie będę mówił długo, raczej krótko, tylko żeby wskazać pewnego rodzaju książkę, którą chciałem Państwu pokazać z prośbą o zwrot, ponieważ jest to prawdziwy biały kruk. Ukazała się w 6 egzemplarzach, znaczy tam jakiś większy nakład być może jest w tej chwili w Kijowie, ponieważ ukazała się w końcu lutego w Kijowie. Jeden egzemplarz dotarł do mnie. To jest książka mojego autorstwa Jak powstawało Imperium Zła, po ukraińsku książkę, zbierająca moje teksty naukowe poświęcone właśnie tej, powiedziałbym, tradycji rosyjskiej Imperium Zła. Chodzi oczywiście, gdyby był Pan profesor uprzejmy posłać, z prośbą niestety o zwrot, bo jak mówię, to jest jedyny egzemplarz, który jest proszę Polsce. Wszystkie książki o zwrot. W każdym razie mówię o niej dlatego, że
To jest właśnie to pytanie. Skąd się wziął Imperium Zła, którego metafora pojawiła się ponownie w przemówieniu prezydenta Dudy. Oczywiście pierwszy mówił o tym prezydent Reagan i tego dotyczy pierwszy tekst tej książki właśnie. Genezy tego sformułowania w przemówieniu prezydenta Reagana wygłoszonym równo, właściwie no, nie równo, bo 39 lat temu, więc za rok będzie rocznica okrągła. Ale wciąż jest to pytanie, na ile te kwestie, o których mówił profesor Zasztor i które można prześledzić źródłowo tak wnikliwie, w jaki sposób tłumaczą wydarzenia, z którymi mamy do czynienia dziś? Inne pytanie oczywiście, nieco inne dotyczyło, na ile one tłumaczyły fenomen, czy rozmaite fenomeny okresu sowieckiego. Jeszcze inaczej przekładając te pytania, powiedziałbym, jak zinterpretować reżim Putina i skutki jego trwania w Rosji. Profesor Marciniak, nasz znakomity kolega, do niedawna ambasador Federacji Rosyjskiej i według mnie najwybitniejszy znawca współczesnej Rosji w polskiej nauce, sformułował taką, zaczerpniętą gdzieś od któregoś z Rosjan, formułę, iż Putin dokonał tego, co można określić słowami durnoi synthes, czyli zła synteza tego, co w pewnym sensie złe w tradycji sowieckiej, bo być może nie wszystko da się utożsamić ze złem w tradycji sowieckiej, taką tezę niektórzy mogą postawić, na pewno nie Józef Mackiewicz oczywiście, i to, co najgorsze w tradycji rosyjskiej. To jest synteza putinowska. To, co jest wspólne, to jest oczywiście imperium, podbijanie innych, traktowanie, powiedziałbym, tego, co pisał Mickiewicz jako pierwszy w ustępie dziadu w części trzeciej, a więc służby carowi, tej niewolniczej mentalności, której usprawiedliwieniem jest wielkość własnego państwa i strach, który budzi ono na zewnątrz, no jakoś to spaja chyba tę ideologię, która no niestety karmi się tradycjami rosyjskiej historii także. Nie tej, o której mówił profesor Zasztor i za której przypomnienie jestem mu bardzo wdzięczny, ale niestety nie możemy zamykać oczu na to, że główny nurt historii Rosji, państwowej historii Rosji, a państwo jest ważne w historii Rosji oczywiście, wyznacza to, o czym pisze profesor Zasztor, przepraszam, profesor Wiedek, znaczy profesor Zasztor też o tym pisał, ale akurat dzisiaj mówimy o książkach profesora Wiedka. A więc dziedzictwo Murawiowa, Kaufmana. I teraz przejdę już do właściwie kilku zdaniowej tylko odpowiedzi na pytanie profesora Głębockiego, co nowego wyczytałem w tych ważnych książkach. No, gdy idzie o szczegóły, to prawie wszystko tam jest nowe, bo większość tych dokumentów nie była, albo wszystkie w ogóle, czy żaden z nich raczej nie był do tej pory znany, o ile wiadomo, nie był znany. Natomiast gdy idzie o ogólną wymowę tych tekstów, to nie tyle zaskoczyła mnie wymowa tomów, w których omawiane są pierwsze lata rządów, zwłaszcza w guberniaku nocno-zachodnich, czyli na Wileńszczyźnie, kiedy rządził tam Michał Murawiow, terrorem otwartym, nawet nie trzeba żadnych wyszukanych form socjologicznych, żeby zrozumieć, że były to rządy terroru, bo przecież były setki powieszonych po prostu, oprócz wszystkich metod, o których mówił pan profesor Bieg w swoim bardzo takim zwięzłym streszczeniu. I nie mam na myśli kontynuującego bezpośrednio tę epokę Konstantina Kaufmana. Razem jakoś skleja mi się ta epoka w powiedzeniu sens działań ówczesnej władzy rosyjskiej na terenie tych guberni północno-zachodnich. W powiedzeniu, teraz przychodzi mi ono w pewnym tytuł, w skrócie na pamięć, władza nasza nad tym krajem, czyli nad Kresami północno-zachodnimi, nie będzie utwierdzona dotąd, dopóki tutejsza inteligencja nie będzie sprzedawała hałatów i mydła jak Tatarzy w Kazaniu. Kazań został w połowie XVI wieku podbity. Miał elity, bardzo rozwinięte kulturowo i ekonomicznie elity. Sprowadzenie tych elit do handlarzy mydła i hałatów było tym, co chciał powtórzyć swoją polityką rosyjską najbardziej brutalnej formie rząd po powstaniu styczniowym, prawda? Inteligencja polska powinna być zredukowana, bo to chodziło o inteligencję polską, do ludzi, którzy no, zajmą się drobnym handlem i przestaną myśleć w ogóle w jakichkolwiek kategoriach inteligenckich. O to chodzi. To wiedziałem. To nie było dla mnie zaskoczeniem. Rozpisanie, powiedziałbym, na cały szereg no, przejawów tej polityki. Natomiast jeszcze ciekawsza dla mnie, czy ciekawsza jeszcze dla mnie była ta część, w której pan profesor przechodzi w swoich badaniach, w swoich publikacjach, dokumentów do epoki łagodniejszej,
do epoki generał-gubernatora Aleksandra Potapowa. I tam, że tak powiem, wprowadzony jest taki motyw, który zdaje się sam Potapow przedstawił, że po pożarze, który trzeba było gasić właśnie takimi metodami, czyli zadać wszystko, zburzyć, prawda, te zgliszcza, czym się zajmowali Murawiów i Kaufmann, prawda, czyli najbardziej brutalne formy, eksterminacyjne nawet można tak powiedzieć, przystępuje czas odbudowy domu. Tylko na miejsce polskiego domu buduje się dom rosyjski, tym się zajmuje Kaufmann. Nie o to mi chodzi, o opisanie tej polityki. Chodzi mi o reakcję na tę politykę. To jest właśnie reakcja Józefa Mackiewicza. To znaczy reakcja, który jest zadowolony z tego, że teraz odbudowuje się. Już nie ma pożarów, nie ma zgliszcz, odbudowuje się dom, można żyć normalnie, tylko to już nie jest polski dom. Przypominam to sobie w kontekście takiego mało znanego wywiadu, którego udzielił Józef Piłsudski Wiadomościom Literackim w 1924 roku. Pytał go Jan Lecho, młody poeta, chociaż już wtedy chyba najwybitniejszy polski poeta w XX wieku. I Lechon, idąc za stereotypem, zadał pytanie Piłsudskiemu, ale może my za dużo tej nienawiści w sobie mamy do właśnie wrogów, którzy nas już uciskali długo. Na co Piłsudski wybuchnął, dosłownie wybuchnął, tak to jest zaznaczone nawet w tym wywiadzie. Panie, co pan opowiada o jakiejś nienawiści? Kiedy ja słyszałem tyle w czasie I wojny światowej, że to są nasi kozacy, że to są nasi generałowie, którzy nas bronią, to znaczy nasi rosyjscy generałowie, którzy walczą. Mówi, mamy za mało w sobie poczucia godności własnej, przekonania, że to, co było nasze, powinno być odrodzone, odbudowane. I to właśnie nie sam Kaufmann i Murawiów, nie teren tylko, ale te okresy złagodzenia, w których adaptujemy się do tego, uznajemy, no tak, teraz nie wieszają przynajmniej, to jest lepiej, to możemy polubić. To, co obserwujemy w Czeczeniu. No przecież Czeczenia została zrównana z ziemią po 1999 roku, praktycznie rzecz biorąc, tak jak teraz Mariupol na przykład jest równany z ziemią, mniej więcej tak jak Grozny był 20 kilka lat temu. I rozumiem, że założenie jest takie, że potem przyjdzie złagodzenie, no już nie będzie się równało miast z ziemią, będzie można żyć, przeżyć, wrócić. Założenie jest takie, że Ukraińcy zapomną, że no, może w każdym razie duża część z nich pogodzi się z tą sytuacją. Już nas nie zabijają, możemy wrócić do naszych domów. Może nawet będą odbudowane jeszcze ładniejsze. To jest ten sposób myślenia biurokracji rosyjskiej, imperialnej, który nie powiedział, że on zawsze przegrywa. Teraz mam wrażenie, że on przegrał na Ukrainie. Ale kiedy ja widzę, jak w Polsce kręci się filmy fabularne ze słynnymi aktorami, które pokazują, że najcudowniejszą epoką w naszej historii była epoka Edwarda Gierka, to myślę, że to jest właśnie ta mentalność, która skutecznie bywa wpajana właśnie takim swoistym płodozmianem terroru otwartego i złagodzenia kursu, który nie zmienia kierunku, tylko łagodzi metody. Kierunek jest ten sam, na likwidację kulturowo-godnościowej, tak bym powiedział, tożsamości, bo nie chodzi tylko o kulturę w tym przypadku narodu polskiego czy narodu ukraińskiego, ale chodzi o godność wolnych ludzi. I to właśnie można wyczytać w książkach profesora Wiecha. Bardzo dziękuję. Bo ja w sumie nie odpowiedziałem, co jest ważnego w książkach profesora Wiecha, ale to trzeba podkreślić, bo powiedział profesor Grupacki o tym, że my niby wszystko, osoby zajmujące się tym obszarem i tym okresem, niby te wszystkie sprawy były nam znane. Ale dokładnie to wyglądało tak, jak profesor Wiech opowiadał, że jak się zaczynało szukać detalicznie, skąd są pewne dane, okazywało się, że one wcale nie są ścisłe, że wcale nie jest tak, jak powtarzają liczne podręczniki i wspomnienia. Także to, co nam zaprezentował profesor Stanisław Wiech, to właściwie jest taki fontes rerum nad historią, nie wiem, obszarów prowincji zachodnich, także czy całego obrazu rosyjskiego, jeśli chodzi o źródła. Także właściwie dzięki dopiero temu, że mamy te książki, to możemy teraz pokusić się o jakieś nowe interpretacje. Przy czym tutaj w ogóle nie ruszaliśmy kwestii interpretacji, dlatego że jeśli chodzi o warstwę interpretacyjną, to się bardzo wiele zmieniło. I już wiemy, że rusyfikacja nie była jedna,
Wiemy, że rusyfikacja nie była taka sama względem Polaków, jak była względem Ukraińców na przykład, czy Białorusinów, albo Litwinów, albo Estończyków, czy Łotyszów. Także czyli w ogóle badania historyczne poszły bardzo do przodu. Natomiast jest faktem, że to jak gdyby się działo niezależnie od tej bazy, którą nam tutaj profesor Wiech prezentuje. Więc żeby oddać cześć profesorowi Wiechowi, trzeba powiedzieć, że dzięki niemu nasze dalsze rozważania będą miały solidne fundamenty. Jestem poganiany, żeby bardziej efektywnie wykorzystać czas, który mamy. I od razu przychodzę do pytania drugiego, które dotyczy pamięci. Pamięci pewnych, ale pamięci różnicy w tej pamięci pomiędzy narodami, tak zwanymi narodami sukcesyjnymi I Rzeczypospolitej, a Rosją. Pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy tego, czy jest jakaś wspólna pamięć, która może nas łączyć. Mówię o Polakach, Ukraińcach, Białorusinach czy Litwinach. Czy nie jest coś takiego? Czy są inaczej polegają w pamięci o wieku XIX szczególnie? I jak ta pamięć o imperium wygląda, czy wyglądała, jak się kształtowała w ostatnich latach w Rosji? Jest jeszcze jeden wątek, przepraszam, że podjąłem sobie do tego pytania. To, że to była biała plama, dzięki całym tym obszar badań ukraińskich, książki profesora Wiecha, także jego kolegów, jakby zapomniają tę białą plamę, to jest o tyle ważne, że otrzymywaliśmy zarówno z literatury rosyjskiej, ale także do zachodnioeuropejskiej jakieś próby ułomnych inicjatyw zapełnienia tego obrazu. Często było to przenoszenie moim zdaniem, tutaj przykład skądinąd bardzo wyczytnego i bardzo zasłużonego badacza profesora Daniela Bowła. To były próby przenoszenia pewnych schematów z, nie wiem, z kolonizacji Algierii na obszar Kresów, na obszar gubern ukraińskich. To nie jest wątek nieważny, dlatego że on wiąże się także ze współczesnością europejską. To znaczy, czy na mentalnej mapie Europejczyków, czy ludzi spoza tego regionu jest i może być miejsce na naszą pamięć, na naszą wrażliwość, na nasze doświadczenie imperium. Mówię nie tylko o Polakach, ale także o innych narodach tej części. Nie wiem, czy mamy zadać te kolejne, ale ja mówię krótko, to może to jest akurat dobrze, że jestem pierwszy. Znaczy ja pozwolę sobie wyjść troszeczkę poza stricte historyczne sprawy, znaczy literaturę, badania i tak dalej, tylko powiem, jakie są moje odczucia, jeśli chodzi o kontakt w ogóle z historykami, bo to są dla mnie główni interlokutorzy litewskimi, białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi. Czy rosyjski może zostawmy, o czym to było powiedziane. I właściwie dostrzegam jedno, w tej chwili interpretacja, nasza dawna interpretacja okresu rozbiorowego, czyli od 1795 roku do przynajmniej wybuchu I wojny światowej, ona moim zdaniem, może ja się mylę, to panowie proszę oponujcie, ona skupiona została przez wszystkie te historiografie. Litwini mają identyczną, moim zdaniem, oczywiście weźcie pod uwagę państwo, oni nie patrzą przez pryzmat Polaków, tylko przez pryzmat Litwinów, ale identycznie podchodzą do okresu rozbiorowego, jak my. To samo właściwie jest liberalnej, czy też tej powiedzmy opozycyjnej historiografii białoruskiej, która niestety, ale głównie jest teraz reprezentowana przez historyków mieszkających w Polsce, między innymi w Warszawie, potężne Centrum Studiów Białoruskich, w którym są wszyscy najwybitniejsi białoruscy historycy od najnowszego okresu. Cechanowicza, Alesia, Sławieńczuka i wielu innych. Podobnie jest z ukraińską. Także generalnie, jak gdyby my wygrywamy, może użyję takiej poetyckiej, bo jak jesteśmy już w filmie, to poetyckie metafory. Nasz duch, czy dusza polska, czy duch polski wygrywa nad całym tym obszarem w zupełnie nieoczekiwany sposób, bo chwała Bogu od 1795 roku minęło lat 100-200, prawda, grubo. I raptem dochodzi do tego, że właściwie wszystko to, co w tych nowych książkach na powstającym narodzie historycznym, na Białorusi, na Ukrainie, w tym nurcie niezależnym, mówię o Białorusi oczywiście, to właściwie jest bardzo podobna interpretacja do tej, którą myśmy siłą rzeczy przyjęli po prostu na decyzji XIX wieku, co jest na pewno
moim zdaniem budujące, bo nie zwyciężyła tradycja rosyjska, nawet ta zachodnioruska, jakieś wspólnoty cywilizacyjne językowo-wyznaniowe z Rosją, Białorusią. Tylko właśnie demokratyczna tradycja walki o wolność naszą, naszą i naszą, prawda, wolność ludności. To szereg tych haseł oświeceniowych, francuskich, które później jeszcze w wieku XIX to były wyciągnięte na sztandary, łącznie z koncepcją państwa trójpodziałowego, składającego się z Polski, Litwy i Rusi. O tyle może tak wprowadzająco. Bardzo dziękuję. To z kolei ja nawiążę do tej drugiej serii pytań, bo to kilka serii pytań właściwie Słowo profesor Głębocki. Moglibyśmy pewnie do jutra nad tymi bardzo fascynującymi, nie w każdym razie, pytaniami siedzieć. Więc ja spróbuję zredukować te pytania do dwóch grup. Jedno dotyczyło tego, o czym mówił profesor Zasztok, czyli pamięci, czy raczej odbicia w historiografii tej właśnie lekcji historii XIX wieku na kresach zachodnich imperium, historiografii narodu, których dotyczyła ta historia. Ale druga seria pytań dotyczyła odzwierciedlenia tego świadomości zewnętrznej niejako wobec tej historii, świadomości zachodniej. Tak przynajmniej zrozumiałem końcową część wystąpienia profesora Głębockiego. I myślę, że to jest też bardzo ciekawe i bardzo ważne zagadnienie. W obu tych aspektach, w tym, o którym mówił profesor Zasztok, jeżeli wygrywa nasza pamięć, to oczywiście ona wygrywa dzięki decydującej pomocy Władimira Putina. Bez niego niczego byśmy nie wygrali. Bez niego byłaby pełna kontrowersji, sporów o Żeligowskiego, o różne inne aspekty. Profesor Zasztok nie ujawnił chyba żadnej tajemnicy. No jest bardzo głęboko związany korzeniami z Wileńszczyzną, z takim spojrzeniem najbardziej, powiedziałbym, poszukującym zgody polsko-litewskiej. No i na szczęście chyba dzisiaj nie jest to problem. Ale w dużej mierze właśnie pod wpływem otwartej agresji, która dokonuje się od wschodu. Wiadomo, że ten problem jeszcze większy w pewnym sensie w relacjach polsko-ukraińskich występował i też mam wrażenie, że następuje pozytywny przełom. Mam nadzieję w każdym razie, że taki przełom się dokonuje znów przy decydującym udziale armii rosyjskiej, ogólnie zwycięskiej. Natomiast w przypadku Zachodu wydaje mi się, że problem jest trudniejszy, ponieważ armia rosyjska gościła ostatni raz w Paryżu w 1815 roku. I chociaż niedawno czytałem tuż przed, że tak powiem, pierwszymi niepowodzeniami armii rosyjskiej w realizacji Blitzkriegu, z którego Blitz tylko został na Ukrainie, taka wypowiedź ważnego bardzo publicysty rosyjskiego Aleksandra Prochanowa, który stwierdził zupełnie serio w odpowiedzi na pytanie dziennikarki rosyjskiej, co dalej? Dalej powiedział, wiadomo, w końcu musimy odebrać Paryż, tam są groby naszych żołnierzy. To jest także nasza ziemia, musimy tam dojść, wrócić. Oczywiście to jest ekstremista, nie można go traktować poważnie, ale jednak jako pewnego rodzaju odzwierciedlenie pamięci imperialnej w skrajnej wersji, a padło pytanie o pamięć imperialną, to ten głos też warto być może przypomnieć. A dlatego przypominam go w odniesieniu do powiedziałbym tej zachodnioeuropejskiej perspektywy spojrzenia na problemy, o których pisze profesor Zasztok, czy które dzisiaj mają charakter zdecydowanie bardziej aktualny. Bo po prostu tam nie ma doświadczenia okupacji rosyjskiej. W każdym razie, przez dwa lata była formalnie strefa okupacyjna w Normandii wojska rosyjskie, gdzie wojsko rosyjskie zachowało się, trzeba to jasno powiedzieć, w sposób bardzo cywilizowany, kulturalny, głównie dowodzący wojskami okupacyjnymi, spłacił osobiście z własnej kieszeni wszystkie długi za każdą poduszoną w Normandii kurę w latach 1815-17. Ale to było dawno, to było jednakowe inne wojsko niż to w 1945 roku, 1939 czy 2022 na Ukrainie. Dlaczego tak uporczywie wracam do tego doświadczenia? Bo wygrywa niewątpliwie wciąż, w każdym razie w perspektywie francuskiej, tak mi się wydaje. Z Niemcami jest oczywiście inna historia. Niemcy doświadczyły, powiedziałbym, gwałtu na 10 milionach Niemek, czy w każdym razie doświadczenia bezpośredniego zetknięcia z Armią Czerwoną, przy wszystkich własnych winach Niemiec, to zostawiamy jakby na boku.
Ale wracam do perspektywy francuskiej, bo on ją pytał, do niej też nawiązywał profesor Zaszczot, przypominając, czy profesor Głębocki przypominając profesora Bogła. No to jest doświadczenie określone przez wiek XVIII, przez spór Woltera z Rousseau. Wolter, który kocha Piotra Wielkiego jako realizatora rozumnej modernizacji na wschodzie, a nawet jeżeli nie rozumnej i nie modernizacji, to w każdym razie przedstawiciela potężnej siły, z którą trzeba się liczyć. I Rousseau, który mówi, no nie, wolność to jednak mieści się tylko w tradycjach republikańskich Rzeczpospolitej i Rosja ją w tym okręgu tutaj Europy Wschodniej niszczy. Oczywiście wygrywa w tym sporze Wolter zdecydowanie w świadomości zachodnioeuropejskiej. Dla mnie za każdym razem szokującym, niestety wciąż ponawianym doświadczeniem są wizyty w największej księgarni w Paryżu. Lubię chodzić po księgarniach z książkami historycznymi. No i obok siebie stoją książki o historii Polski, o historii Rosji. O historii Rosji nieodmiennie to jest 300-400 książek nowych z ostatnich kilku lat. Bardzo różnych. Wszelkie stanowiska są tam obecne. Chociaż dużo jest pozytywnych, czy to o Trockim, czy o Leninie, czy o Stalinie, czy o Tolstoju, czy o Czajkowskim. I jest 5-6 książek o Polsce, z których wszystkie dotyczą te 5 książek. Historii polskiego antysemityzmu. Nic więcej tam nie ma. No, i to jest perspektywa, przez którą jesteśmy tam obecni, pokazywani. W kontekście bieżącym odzwierciedleniem tej sytuacji jest na przykład odezwa podpisana chyba wczoraj przez wszystkich rusycystów i polonistów. Polonistów, których ośmielę się nazwać antypolonistami pracujących we Francji. Odezwa, która wzywa niby do tego samego, o czym mówił profesor Zaszczot, ale wymowa jest radykalnie inna. To znaczy, żebyśmy nie zapomnieli o liberalnej Rosji. Ale w odezwie podpisanej przez tych rusycystów i polonistów nie ma ani słowa o agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tylko nie zapomnijmy o tym, że jest wspaniała Rosja Piotra I, ta modernizująca się. No ja też absolutnie nie chcę o tym zapomnieć, zwłaszcza też ze względu na pamięć profesor Wiktorii Śliwowskiej, której ta tradycja była szczególnie bliska. Ale realia są takie, że dzisiaj wygrywa, terroryzuje także tę liberalną Rosję. Rosja Władimira Putina. I udawać, że jej nie ma, że właściwie w ogóle ważna jest na wschodzie tylko Rosja, a to czy istnieje Ukraina, czy nie, to jest właściwie tylko jakiś przejściowy kłopot. To jest w istocie realizować politykę historyczną Władimira Putina, politykę historyczną Katarzyny Wielkiej i Piotra Wielkiego, politykę, w którą zaangażowani są zachodni intelektualiści. Nie ma tam przypomnienia faktu, smutnego faktu, że rektorzy kilkuset uczelni wyższych w Rosji podpisali apel, który można streścić słowami: przy Tobie najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy, zwłaszcza w tych trudnych czasach koniecznej wojny z Zachodem. Bo to jest stanowisko nie jednego rektora MGIMO, Akademii Dyplomatycznej, czy choćby MGU, prawda, głównego w stolicy Uniwersytetu, ale to jest stanowisko podpisane przez rektorów wszystkich uczelni. I ja rozumiem, że bardzo duża część tych uczonych, którzy tam pracują, może nie podzielać tego zdania, ale są steroryzowani przez fakt, że nie tylko gdzieś Putin na górze, ale i dyrektor pilnuje, żeby oni się nie wychylili. I to jest sytuacja, którą musimy wziąć pod uwagę i która sprawia, że nie bardzo ten nasz pogląd, pogląd profesora Wiecha, tak by powiedział, że to były jakieś prześladowania rosyjskie, że Rosja realizowała jakąś nieprzyjemną politykę tutaj w latach powiedzmy 60. czy 70. XIX wieku, że to ma jakiekolwiek znaczenie dla tego obrazu. Tam się liczy Rosja wielkiej kultury, właśnie te teatry, powiedziałbym, w Mińsku, mówię o tych XIX-wiecznych teatrach, o których pan wspomniał. Teatry, dla których pierwotnie nie było publiczności, ale ogromne pieniądze szły przecież pewnie też z kontrybucji w Polsce płaconej także na popularyzację wielkiej kultury rosyjskiej. Mówię to bez ironii, bo sam uważam ją za wielką, ale jednocześnie wykonywano ogromną pracę. Państwo rosyjskie w XIX wieku, państwo rosyjskie w XX i XXI, żeby traktować tę kulturę jako oręż imperialny. Niestety najsmutniejszym tego przykładem i takim symbolicznym, którym zamknę swoją, jak zwykle, za to mogę powiedzieć, słusznie docinać profesora Zaszczota, to jest wiersz wielkiego poety, wspaniałego człowieka, opozycjonisty skazanego na
pracę przymusową przez reżim Breżniewa. Mam na myśli Józefa Brodskiego, laureata literackiej Nagrody Nobla, z którego miałem zaszczyt kiedyś oprowadzać po Wawelu, kiedy był tutaj w Krakowie. No, napisał wiersz, który wyraża chyba opinię dużej części Rosji. Chachły nie mają żadnego prawa do niepodległości. Chachły, czyli Ukraińcy, pogardliwie tak nazywani. Kijów to jest wymysł zachodniej propagandy jako stolica osobnego państwa. I to napisał wiersz, bardzo ważny wiersz, poświęcony, powiedziałbym, zaprzeczeniu prawu Ukrainy do niepodległości. No niewątpliwie największy poeta rosyjski drugiej połowy XX wieku. Wspaniały człowiek pod innymi względami. Ale ta zakorzeniona mentalność, że tylko rosyjska kultura jest wielka. I przecież Ukraińcy nie mają nic ciekawego do powiedzenia we własnym języku. Powinni tylko czytać, prawda, Tolstoja, Dostojewskiego i na tym się to powinno skończyć. Jest ważna dla dużej części nie tylko elit rosyjskich, ale dla odbioru zachodniego. To jest właśnie walka, która się rozgrywa teraz o to, czy utrzyma się, powiedziałbym, suwerenność naszego obszaru jako podmiotu kulturowego, nie tylko politycznego, ale kulturowego. Byłem może nie namawiał do tego, żeby traktować Tolstoja, czy Dostojewskiego, czy Czajkowskiego, czy Szostakowicza jako wrogów. Może warto przypominać polskie korzenie Szostakowicza, czy Strawińskiego, czy wielu innych twórców tej wielkiej kultury rosyjskiej, ale serio mówiąc, powinniśmy odnajdywać w sobie chyba tę godność, którą dzisiaj pokazują nam Ukraińcy, tak myślę, walcząc o swój dom. No ale przepraszam, wybiegłem trochę poza pytanie, ale no, jakby sytuacja powoli. Może powoli oddamy głos także pytaniem zewnętrznym, a może pan profesor zechce się uzupełnić. Jedno uzasadniające politykę mocy.
dokonać świadomości.